Dzisiaj na moje biurko trafia bardzo ciekawe urządzenie, o którym żeśmy mówili w ostatnim toku. W tym momencie chciałbym podziękować Grzegorzowi z Poznania za użyczenie tego urządzenia, tak abym Wam mógł go pokazać. Jest to, można by powiedzieć, tak jak anonsuje to producent na pudełko, pierwszy prawdziwy Android PC, czyli komputer, pełnowymiarowy komputer, który będzie nam umożliwiał uruchomienie Androida po podłączeniu go do monitora lub telewizora. Samo urządzenie zamknięte w małej, kompaktowej, plastikowej obudowie. Nie ma w zasadzie żadnych przycisków. Sterowanie odbywa się poprzez puknięcie, dotknięcie górnej części urządzenia. W momencie, kiedy pukniemy, jest ono uruchamiane. Kiedy jest uruchomione i znowu je pukniemy, że tak powiem elegancko, ono przechodzi w tryb standby. W pudełku oprócz samego urządzenia otrzymujemy zasilacz stosowny z wtyczką, niestety z wtyczką niestandardową. Nie jest to micro USB, tylko wtyczka, no widzicie, taka typowa wtyczka zasilająca. Napięcie zasilacza to jest 5V 2A. Otrzymujemy dość krótki przewodzik HDMI, no ale jest to zrozumiałe, bo pewnie urządzenie będziemy gdzieś kłaść pod telewizorem, pod monitorem. Nie potrzebujemy tutaj dość długiego kabla i dodatkową dokumentację. Samo podłączenie urządzenia bardzo proste. Na tyle możemy znaleźć gniazdo zasilania, gniazda Ethernet, czyli do podłączenia standardowej sieci kablowej. Niemniej jednak w urządzenie jest również wbudowany moduł Wi-Fi na 2,4 GHz, tak więc możemy z niego skorzystać, jeżeli nie mamy gdzieś w okolicy normalnego kabla ethernetowego. Mamy dwa złącza USB 2.0, mamy gniazdo na kartę microSD, do której możemy wrzucić pamięć dodatkową 128 GB oraz mamy złącze HDMI i wyjście słuchawkowe. Poprzez złącze HDMI również realizowana jest funkcja przekazywania dźwięku do telewizora, tak więc w zasadzie jednym przewodem i zasilaczem możemy to całe urządzenie podłączyć. Do portu USB możemy podłączyć do dowolną klawiaturę lub myszę, tak aby tym urządzeniem sterować. Cały komputer wyposażony jest w 64-bitowy, czterordzeniowy procesor. Nie jest to może tytan prędkości, odczyty na Antutu Benchmarku i na Geekbenchu widzicie. Niemniej jednak do takich podstawowych zadań domowych jak najbardziej wystarcza. Wspomagany jest ten procesor 2 gigami pamięci RAM oraz 16 gigami pamięci dla użytkownika. Jak mówiłem już wcześniej, możemy rozszerzyć tą pamięć o kolejne 128 za pośrednictwem karty microSD. Samo uruchomienie i konfiguracja w zasadzie bardzo proste, ogranicza się do wybrania kilku opcji z menu, a potem już mamy gotowy komputerek z Androidem. Przepraszam wszystkich za niezbyt dobrą jakość rejestracji tego, co tutaj widzicie, ale nie mam żadnego screen grabera na port HDMI, więc niestety rejestruję to po prostu kamerą i wygląda to tak, jak wygląda, ale w zasadzie nie o to chodzi. Ważne, żeby pokazać, jak ten Android w wersji PC wygląda. Jak widzicie, aplikacje możemy odpalać w okienkach. Teraz mam odpalone arkusze Google, mamy dokumenty Google odpalone, tak więc możemy sobie tutaj z tych wszystkich elementów korzystać. Co najważniejsze, mamy tutaj zainstalowanego Androida 5.1, czyli stosunkowo nowego. Również dostępny mamy normalnie zwyczajny sklep Google'owy. Jak widzicie, aplikacje uruchamiają się w miarę szybko. Mam uruchomioną aplikację YouTube, mam uruchomioną aplikację Gmail, mam uruchomioną aplikację zdjęcia. Jest proste menu, do którego mamy dostęp do różnych innych aplikacji. Jak widzicie, mogę uruchomić również sklep Google'owy i pobrać to, co mi jest potrzebne. Prosty panel powiadomień, czyli wszystkie notyfikacje będą się w tym oknie pojawiały. Mamy możliwość sterowania siecią bezprzewodową, mamy możliwość definiowania różnego rodzaju klawiatury. Ja sobie podłączyłem prostą klawiaturę. Również sterujemy sobie, podobnie jak na normalnych desktopach, dźwiękiem. Jest dostępny moduł Bluetooth, czyli możemy również skorzystać z klawiatury, ewentualnie myszy, która pracuje właśnie w standardzie Bluetooth. Samo urządzenie działa nadzwyczaj sprawnie, pomimo tego, że nie jest tutaj bardzo rozbudowany procesor i do zadań domowych, do zadań oglądania chociażby jakiejś swojej biblioteki wideo gdzieś na monitorze, wydaje mi się, że jest to rozwiązanie fantastyczne. Skróty do aplikacji różnie możemy sobie umieszczać na pulpicie, jak to jest w standardowym układzie. Na urządzeniu jest preinstalowane dosłownie tylko kilka aplikacji, ja sam doinstalowywałem więcej, tak naprawdę
zainstalowałem YouTube'a, dwa benchmarki i zdjęcia. Wszystko inne to są aplikacje preinstalowane przez producenta, także więc tego urządzenia nie mamy nadmiernie zapchanego. Jest możliwość regulacji proporcji obrazu, tak żeby nam się ona wpasowała w nasz telewizor lub monitor. Specjalnie tutaj zmniejszyłem trochę ten obraz, tak żeby on w pełni na tym monitorze u mnie się wyświetlał. Również dostępny jest prosty panel ustawień, gdzie w zasadzie możemy wszystkie potrzebne rzeczy sobie zdefiniować, tak jak akurat będziemy chcieli to odbierać. Rozdzielczość, z jaką pracuje to urządzenie, ja w tej chwili ustawiłem 1920x1080. Nie mamy tutaj opcji 4K, ale chyba też nikt nie wymaga od tego, żeby to urządzenie w 4K funkcjonowało. Bez najmniejszych problemów obsługuje YouTube'a w najwyższej rozdzielczości, bez najmniejszych problemów obsługuje również lokalne pliki, tak więc dla wszystkich osób, które chcą w prosty, tani sposób rozszerzyć możliwości swojego dotychczasowego telewizora, przede wszystkim pewnie nie smart telewizora, zdecydowanie polecam. Oczywiście również na tym urządzeniu możemy doinstalować różnego rodzaju aplikacje ze sklepu google'owego, chociażby Netflixa, chociażby HBO Go, chociażby różnego rodzaju nasze polskie serwisy VOD typu Ipla i również cieszyć się odbiorem na naszym telewizorze właśnie tego typu propozycji filmowych, które te platformy dostarczają. Zachęcam wszystkich, którzy nabyli takie urządzenie i użytkują je w dłuższej perspektywie czasu, do podzielenia się swoimi doświadczeniami, swoimi wrażeniami z dłuższego użytkowania tego urządzenia. Zachęcam również wszystkich do oceniania tego filmu. Jeżeli Wam się podoba, proszę łapkę w górę, jeżeli nie, to łapkę w dół. Niezmiennie również zachęcam do subskrypcji kanału testhop.pl.